Wie pan, że to nieprawda. Spokój. Cisza. Mecenasie? Doskonale pan zna protokół obowiązujący na sali sądowej. Panie Diego Sánchez Serrano, czy zna pan stawiane mu zarzuty? Wyłącznie te dotyczące fikcyjnych eksportów i oszustwa na szkodę kapitalero. Zgadza się. Znaje pan? Tak. Czy potwierdza pan swoje zeznanie złożone dobrowolnie przed urzędnikiem prokuratury? Tak. Czy chce pan coś dodać lub wnieść poprawki do zeznania, które działałyby na pańską korzyść? Nie. A zatem? Czy przyznaje się pan do zarzucanych mu przestępstw, oszustwa, nadużycia zaufania i sfałszowania dokumentów urzędowych popełnionych na szkodę przedsiębiorstwa Capitalero? Czy oskarżony może mi odpowiedzieć? Czy przyznaje się pan do stawianych mu zarzutów? Tak, wysoki sądzie, jestem winny. Spokój. Nie dajesz mi szansy na obronę. Zrobiłem, co chciałeś. Oskarżenie Konstancy to także twoja robota. Zajmę się nią. Ostrzegam cię. Mamy dużo dowodów przeciwko tobie. Jestem tu, żeby ta afera nie zniszczyła kariery Palomy, ale spokojnie. Nikt jej nie ruszy, dopóki będzie siedzieć cicho. Myślisz, że Paloma będzie ci wdzięczna? Nie pozwoliłaby, żebyś poświęcał się dla niej i krzywdził rodzinę. Co będzie, kiedy się dowie? Uzna, że ją zdradziłeś. Bardziej nie może mnie znienawidzić. Następna rozprawa odbędzie się... Reprezentacja spółki wnosi o jak najszybszy termin. Oskarżony przyznał się już do winy. Musimy mieć czas na zebranie dowodów. Jakich dowodów? Najistotniejszym jest przyznanie się do winy. Ja o tym zdecyduję. Termin następnej rozprawy zostanie wyznaczony za 72 godziny. To wszystko. Do widzenia. Proszę powstać. Nie tak łatwo będzie im skazać niewinnego. Mamy 72 godziny. Nie możemy nic robić, póki Paloma jest na łasce Fabiana. Zrozum mnie. Niech Mariano wywiezie ją do Londynu. Kiedy będzie bezpieczna, uderzymy w Fabiana. Dopiero wtedy.